Cześć, siemanko, z tej strony Michimi, a to jest pierwszy odcinek na kanale Zmodowani, w którym będziemy po prostu grali sobie w Minecrafta, tak. No nie będzie żaden poradnik, po prostu będziemy grali sobie na paczce modyfikacji. Mam nadzieję, że wam się ta paczka spodoba. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy, tutaj mamy sobie wszystkie receptury tych przedmiotów. Jest tu wiele modów, jest tu Towncraft, z tego co wiem na pewno. Są mody na zwiększenie ilości mobów, czyli po prostu będą różne moby na zwiększenie ilości broni. I możliwe, że ta paczka będzie się rozwijała. Na razie to jest po prostu standardowa paczka ściągnięta ze strony Technic Launcher, tak? To się nazywa Technic Pack, coś takiego. I to ten pack się nazywa Lay of the Land, czy coś takiego. Czy coś takiego w kółko. Dobra. I sobie zaczniemy nasz gameplay. Tutaj mamy w ogóle jakąś konstrukcję, którą bym najpierw może bym chciał sobie ją sprawdzić. Tutaj mamy kiwi i winogrona. To nam się przyda na pewno. Pewnie będziemy mogli to sadzić. O Boże, myślałem, że to jest jakaś roślina, a to jest jakieś zwierzę. To jest ten cricket, to jest ten robak? Nie. To jest świerszcz? Coś takiego? Nie wiem w sumie. Nie, aż tak zwierząt, znaczy robaków wszystkich nie znam po angielsku, ale cricket to jest chyba świerszcz. O, ale nam tutaj zaczął padać deszcz. Jak widzicie, mam fajnego texture packa. Znaczy, dla mnie jest bardzo fajny, ponieważ tutaj tak naprawdę wszystko jest zmienione. Jak widzicie, deszcz jest zmieniony. No, jak spojrzymy pod pewnym kątem, to wydaje się, że tak zacina ten deszcz. Ale jak spojrzymy pod innym, to po prostu widzimy, że to tak prosto z góry na dół lecą te takie kreski po prostu. To troszeczkę źle wygląda, jeżeli patrzymy pod jednym kątem, a bardzo fajnie, jeżeli patrzymy pod jeszcze innym kątem. Tutaj widzę, że mamy drzwi. Nie wiem, czemu nie ma teksturki tych drzwi. Tutaj na razie patrzę, bo tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy odpalam jakby tego paka z tym texture packiem, więc może tutaj być źle. Czekajcie, bo jest bardzo głośno ten deszcz. Czy mogę to jakoś ściszyć? Tak, weather mogę ściszyć. O, teraz wam to nie będzie przeszkadzać. Tutaj już mamy nasiona, zbierzmy sobie te nasiona. Tutaj mamy jakichś strażników. W ogóle to jest jakaś wioska, bo tutaj mamy guardów, czyli strażników właśnie tej wioski. A to jest po prostu chyba normalna wioska NPC-tów, tylko jest otoczona murem. To mnie się podoba. To jest jakieś urozmaicenie zawsze. Tutaj zbierzmy sobie marchewki, ziemniaki też. Poszukajmy może jakiejś kuźni, bo pamiętam zawsze, że w kuźniach jest, o tutaj coś rozwinięte, czy to dodali normalnie do Minecrafta? Nie, to jest Witchcraft, to jest właśnie modyfikacja jedna z których, która jest w tej paczce. Tutaj się troszeczkę jąkam, kurczę. Mamy emeraldy, poszukałbym tej kuźni z powodu takiego, że może jakieś metalowe narzędzia, stalowe narzędzia na start będziemy mieli. Przeszukam budynki, bo może nie tylko w kuźni jest ta skrzynia. Co my tutaj mamy? Tu nic nie mamy. Tutaj mamy jakiś większy budynek, kurczę. Jakby króla jakiś tutaj zamek mały. Weźmy sobie kolejne tutaj owoce. Ale wydaje mi się, że tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Nic się tutaj nie znajduje. Do tej środkowej wieży może byśmy poszli, bo tam może coś jest. Co to są kraty? Są kraty, dlatego je się tak długo rozwala. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest na tej środkowej wieży. Nie, nic ciekawego tutaj nie ma. Poszukajmy dalej tej kuźni. Tutaj jest wyjście. Tutaj jest strażnik, witam strażnik, co tam u ciebie? Jest bardzo duża wioska. Ale kuźni, jak nie było, tak nie ma. I tutaj widzę, że też nie ma, ale zbiorę sobie jeszcze trochę zboża. Widzę, że strasznie tutaj głód ucieka. Czekajcie, te są największe. O, to jest największe. Tutaj są marchewki. Okej. I tutaj bardzo mnie ciekawi ten jeden największy domek, co w nim jest. Może jakiś handlarz? Czy coś w tym stylu? Fajnie było. Tutaj nie ma wejścia, ale od tamtej strony widziałem wejście. Tutaj było dokładnie. Mamy schodki.
I wejdźmy, tutaj jest jakaś skrzynka. Mamy jedzenie, już mamy chleb, który możemy jeść. To są, kurczę, nie jest chleb, to są bagietki. Bagiet. Tutaj znów zbugowane drzwi. Te, nie wiem, czemu drewniane drzwi są niewidoczne. Zaraz się przekonamy, jak my stworzymy drzwi. O, tutaj widzę piece. Fajnie, fajnie. Nawet spoko, ten texture pack, podoba mi się. Tylko bardziej taki właśnie, niestety, nowoczesny, więc piec w tym stylu, w sensie taki kuchenny piec, to troszeczkę może zepsuć ten klimat. Ale mam nadzieję, że aż tak bardzo nie. Tutaj mamy kolejny i mamy Iron Axe, właśnie czegoś takiego szukałem. Już mamy broń pierwszą, tutaj jak widzicie na start mamy taką książeczkę. Podstawowe tam materiały i czynności, które możemy wykonywać właśnie z tym modyfikacją. A to jest Marikultur, czy coś takiego. Kultur, o, coś w tym stylu, to się powinno wymawiać, wydaje mi się. Otwórz te drzwi. W następnym odcinku już się postaram tą teksturę wprowadzić tych drzwi. O, 23 chleba, teraz mamy żarcia pod dostatkiem. Tą, tak jak mówiłem, tą teksturę drzwi będę próbował wprowadzić, chyba że to po prostu w tej wiosce tak jest. Mam trochę drewna? Nie mam drewna. Chyba że po prostu w tej wiosce właśnie, bo tutaj mamy wooden door. I tutaj jak samo mamy wooden door i normalnie się pokazują. Wydaje mi się, że to po prostu w niektórych miejscach jest zbugowane. I to chodzi bardziej o tą wioskę niż o tekstur paka. O, mamy łuki, kurczę, i mamy iron chestplate. Widzicie, dobrze, że tutaj zajrzałem. Mamy na start tak naprawdę cały secik. Nie wiem, czy to nie będzie za łatwo, bo w sumie nie wiem, jakie tutaj potwory na nas czekają. Ale już podstawowe uzbrojenie mamy. Mamy tutaj zbroję i mamy siekierkę. Szkoda trochę, że w tym ten tekstur pak nie zmienia broni. Znaczy nie, bo właśnie bronie są zmienione, zbroi nie zmienia. Ale to już bym za wiele chyba chciał, bo i tak już jest bardzo dużo zmienione w tym tekstur paku. Dobra, co to jest? To jest glowstone. Dobra, to nic. Idziemy sobie niżej. Tutaj już wszystko przejrzałem. Więc teraz, jak to przejrzeliśmy, możemy wędrować dalej. Teraz zajmiemy się chyba po prostu podstawami, czyli pójdziemy zbierać drewno. Pójdziemy zbierać drewno, będziemy próbowali wybudować pierwszą siedzibę i potem się ogarnie jakieś modyfikacje. I tak, co najważniejsze, bo nie powiedziałem wam tej ciekawostki, na tej paczce modyfikacji będzie możliwość ze mną zagrać. Tak, dokładnie. Poza tym nie będę tutaj tylko sam grał, ale będę również z kumplem, z którym właśnie będziemy prowadzili ten kanał. I tak, będę ogólnie z nim. Pierwszy odcinek chciałem sam, ponieważ no, trzeba najpierw się umówić na nagrywki i potem można dopiero nagrywać, a chciałem już dzisiaj zacząć, żeby było coś fajnego na kanał. O, tutaj widzę, że oni nam pomagają. Więc tak, kolejny odcinek powinien już być z moim kumplem, a tam na przykład piąty odcinek będzie również z którymś z was, tak, dokładnie, którymś z was. Tutaj sobie rozwalimy tego special moba, czyli jakiś łucznik z podpalającymi strzałami. Tak, i o czym ja tam mówiłem? Mówiłem o tym, że właśnie będzie mój kumpel i wy będziecie mogli również zagrać. Tak gdzieś na przykład w piątym odcinku, jak już będę rozbudowany, będę miał siedzibę dla was. Albo różne takie po prostu przygotowane rzeczy już dla was, seciki. Jak się rozbuduje, to wtedy również będzie możliwość zagrania z nami. I to będzie, po prostu będę losował z komentarzy. Teraz, kurczę, nie mogę znaleźć nigdzie wyjścia. Będę losował po prostu osobę z komentarzy, która będzie, które tam po prostu, obojętnie czy ktoś by chciał, czy nie, po prostu losowy komentarz będzie. I właśnie w tym momencie będziesz mógł z nami zagrać. Ta osoba oczywiście, którą wylosujemy. Się zgubiłem tutaj i nie wiem, gdzie jest wyjście. I to jestem troszeczkę wkurzony, bo się pamiętam tutaj. No nie ma stąd wyjścia po prostu. Jak ja tędy tutaj wszedłem? Koło tej... Aha, tutaj chyba koło tego domku wszedłem, wydaje mi się. Tak, gdzieś tutaj to było. O, dokładnie. Gdzieś... Aha, bo ja tam wskoczyłem i tutaj nie ma wyjścia, rozumiem, dobra. I teraz tak, przyjdziemy się tam, żeby pozbierać rzeczy, drewno, takie podstawowe rzeczy i widzimy się za chwilę. Możecie też napisać w komentarzach, jak chcecie, i powiedzieć, czy chcielibyście właśnie
bardziej formę tych odcinków w takim stylu, że właśnie będzie, będą cięcia i różne takie, czy jednak wolelibyście, żeby był to surowy materiał? Bo to mi chodzi, że na przykład teraz na przykład było cięcie, na przykład jak coś się dzieje nieciekawego, czyli na przykład będę szedł długo, albo takie różne drogi, czy chcecie cięcia, czy jednak byście woleli to zobaczyć, jak idę w jakieś miejsce? Oczywiście jakby się coś wydarzyło ciekawego po drodze, to bym wam to pokazywał. Ale jak to, jak nic by się nie działo, to po prostu moim zdaniem nie ma sensu, żebym to wam pokazywał, bo to tylko troszeczkę was jakby zaczyna nudzić i potem nie oglądacie materiału, tylko przechodzicie na coś innego. I dlatego właśnie się zastanawiam, jak byście woleli. Moim zdaniem takie cięcia są nawet okej. Tutaj weźmiemy sobie, musimy wysortować ten ekwipunek. Trochę mnie irytuje, że ta strzała tutaj jest cały czas wyciągnięta. Oj, wypuściłem ją, ode mnie. Bo to trochę tak nieprzyzwyczajony po prostu jestem. Tutaj mamy gravel. Jeszcze się zastanawiałem, czy zrobić taką paczkę modyfikacji. Zagrać na takiej paczce modyfikacji, gdzie jest po prostu normalny survival. Tylko jest po prostu dużo utrudniony, czyli to tam się nazywa Realistic Survival i do tego jeszcze dołożone jakieś tam mody. To polega na tym, że na przykład nie możesz ściąć drewna pięścią, w sensie, że rozwalisz je, ale ci nie wypadnie drewno. Tylko musisz najpierw zacząć flintem na przykład bić, zbierasz właśnie pierwsze drewno flintem, kamień tak samo, zbierasz flintem i po prostu potem robisz z tego flintu inne rzeczy. Po co ja zrobiłem crafting? Ja nie chciałem craftingu. Ojojoj, się zagadałem. Ja chciałem po prostu, na razie, co to jest? Czekaj, co to jest? Pumpkin pie. Dobra, co to, może sobie to zjemy po prostu. Ja chciałem coś skraftować, znaczy zrobić sobie po prostu deski, żeby mógł się nimi podsadzić. Właśnie, tutaj. A nie, chyba chciałem sobie kilo zrobić. Tak, ale widzę, że tutaj na tej wieży nic nie ma, jednak tam zauważyłem domek, do którego się wybierzemy. Tam właśnie jest domek, do którego się wybierzemy. Tutaj zobaczmy jakiś palący się zombie. To jest Fire Zombie, to jest tego moda, który nam ma utrudniać grę. I to nawet jest spoko, bo jak ja na start mam taką zbroję, to by było troszeczkę za łatwo, gdyby te moby były tylko normalne. W sumie i tak jest dosyć prosto na razie. Zakładam, że jak będę jakby się rozwijał we wszystkich modyfikacjach, to coraz trudniej będzie to wszystko robić. Jest tutaj, z tego co wiem, też Twilight Forest, do którego również będziemy potrzebowali lepszego sprzętu niż jeżeli ta skórzana zbroja. Widzę, już mam na start 2 diamenty, co mnie bardzo cieszy. Będę miał na jakiś miecz, chyba że zachowam na coś później. Common Treasure. A jak widzicie, tutaj też mamy z Towncrafta takie coś właśnie jak te Common Treasure. To polega na tym, że możemy sobie to otworzyć i dostajemy po prostu rzeczy z tego. I są, zakładam, bo jeszcze nie zobaczyłem do końca tej modyfikacji, że są różne typy, na przykład Common, Rare i takie różne typy, czyli że po prostu rzadkość tych przedmiotów i wtedy różne rzeczy z nich dropią. Na przykład tutaj może nam, jak widzicie, dropnie nam Ender Perła, Gold Ingot i Gold Coiny. I też Potion of Poison. Więc tutaj może tak naprawdę nam różne rzeczy dropnąć i zakładam, że im większa rzadkość tej torebki, czyli na przykład potem jest spokojna, zakładam Rar, więc to na przykład mogą nam dropnąć diamenty czy coś w tym stylu. I nie jestem pewien, tylko zakładam, tak, ponieważ jeszcze nie tej całej modyfikacji nie jakby się nie rozeznałem w niej. O. Będę też co jakiś czas robił właśnie takie na razie cięcia, ponieważ dawno nie nagrywałem i muszę po prostu pozbierać nieraz myśli, żebym po prostu wiedział, co dalej mówić, co jak z wami rozmawiać. Bo po prostu nie jestem w tym toku jakby tego YouTube'owania, że cały czas potrafię rozmawiać, gadać do was. I czasami muszę właśnie zrobić sobie taką krótką przerwę. Tutaj sobie zrobiłem jeszcze kill off na szybko, żeby nazbierać trochę tego kamienia.
żebyśmy mogli zebrać tą resztę surowców. I czasami właśnie będą takie cięcia na przerwę dla mnie, na przykład też jeszcze, żeby gardło mi odpoczęło, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajony do takiego ciągłego gadania po tej przerwie oczywiście. No i jak wrócę, to potem będzie coraz mniej tych cięć i zakładam, że no będą te materiały na pewno bardziej przyjemne do oglądania i też do słuchania. Nie będzie tak nudno, bo zakładam, że ten pierwszy odcinek najczęściej jest najmniejszy i to potem po prostu z czasem się zmniejsza ta nuda z powodu takiego, że po prostu zajmiemy się modyfikacjami i różnymi rzeczami, nie tylko tym podstawowym Minecraftem. No i oczywiście ludzie raczej się interesują tą jakby dalszą rzeczą, a nie jeżeli tym, co się na początku dzieje, czyli właśnie kopaniem kurde tego, bo zapomniałem, jak to się po polsku nazywa. Koal, węgla, tak, węgla. I tak, właśnie wam nie mówiłem i tutaj będziemy zrobimy sobie taką chwila, zrobimy tutaj sobie taką pierwszą bazę, w której właśnie zamieszkamy, ponieważ nie będziemy musieli sobie więcej tutaj kopać, przy okazji pozbieramy surowce. Mieliśmy już jedną skrzynkę, więc po prostu to wykorzystałem i będziemy mieli tutaj taką pierwszą bazę, znaczy tak na początek, tylko na tam parę pierwszych nocy, żeby pozbierać surowce i potem wyruszymy w dalszą drogę. Ale raczej to w dalszą drogę wyruszymy, zakładam, już w następnych odcinkach. Na pewno nie w tym. Na razie sobie pozbieramy te podstawowe surowce, przygotujemy się, może coś ciekawego zobaczymy. Tutaj sobie jeszcze muszę zrobić, co ja chciałem sobie zrobić, siekierę mamy, chcemy sobie kilof zrobić. Aha, ja mam tu drewno, sobie to posegregujmy. Aha, mam nawet patyki, to nie potrzebuję tego drewna. Stone axe, nie, ja chciałem stone pickaxe. I teraz odłożymy drewno, troszeczkę sobie przerobimy węgla na pochodnie. Jeszcze jeden węgiel. Gdzie jest węgiel? Tutaj jest węgiel. Nawet więcej chyba, bo czekajcie, bo nie pamiętam, jak to wychodzi. Nie, dobrze, 8 patyków wychodzi. Mamy 32 pochodnie. Zjedziemy sobie na razie tutaj kawałek niżej. A nie, tutaj daleko już nie ma. Myślałem, że to będzie dłuższa droga. Tak jak widzicie, tak jak mówiłem, jest tutaj rare treasure, czyli po prostu skarb jakby wyższej rzadkości. Coś w tym stylu chodzi, że no po prostu rzadszy ten przedmiot jest do znalezienia właśnie w takich cave'ach i różnych konstrukcjach, więc sobie teraz sprawdźmy, co z tego nam wypadnie. Mniej więcej jak widzę, to samo, tylko po prostu o różnej rzadkości i ilości tego. Czyli na przykład tak jak tam nam wypadło na przykład 15 końców, tutaj 21 końców, tak samo potki nam dropły i jedna sztabka złota. I to właśnie mniej więcej będą tak wyglądały. Tak wyglądała ta jedna modyfikacja. Znaczy ten Towncraft jest bardzo rozbudowany. Znaczy nie wiem akurat jak ta wersja, ponieważ to jest chyba podstawowa wersja w tej paczce, ale to wszystko się okaże, gdy zaczniemy się nim zajmować. Coś chciałem tutaj jeszcze zrobić, tylko nie pamiętam w sumie, co ja chciałem zrobić. To jest, co to jest? To jest iron. Myślałem, że to jest redstone, a to jednak jest iron. Tak mnie troszeczkę ta teksturka zmieniła. Dobra. Aha, tak, chciałem iść po drewno, to już wiem, co chciałem. Zbierzemy sobie tego drewna, tych torów raczej nie potrzebujemy. Jak widzicie, tutaj czasami się bugują teksturki i to jest na przykład teksturka podstawowych torów, a to jest już teksturka z tego teksturpaka. Tak samo z tą skrzynką, stoją obok siebie dwie identyczne skrzynki, a jednak całkowicie inne. I się tak zastanawiam, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że na następne odcinki już będzie to ogarnięte, ale to się jeszcze okaże, bo nie jestem pewien, czy będę potrafił zażegnać ten błąd. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy w skrzynce. Tutaj mamy rzeczy z tą crafta. Mamy nawet płytę, mamy siodło. Te amulety, z tego co wiem, je chyba można... I można nadawać bonusy i też można znaleźć z bonusem, bo jak widzicie, to jest po prostu pierścionek, który nic nam nie daje, który założyłem. Ale tutaj mamy pierścionek, który nam daje Runic Shield, czyli po prostu, tak dobrze mówię? Runic Shield to jest? Runic Shield, czyli zakładam, że to po prostu jest dodatkowa jakby obrona. Czyli moby będą nam ileś tam procentowo mniej. Aha, bo ja mam marchewkę, ja się tak zastanawiam, dlaczego ta świnia idzie za mną, a ja mam marchewkę.
ileś procentowo te moby będą mniej nam zadawały obrażeń. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy Aber. Aber. Czekajcie, gdzie mam kill off? Aber jest to właśnie... aha, muszę to żelazem kill offem w takim razie wykupować. Jest to surowiec również z Towncrafta, który będzie nam później potrzebny, z tego co wiem, do magii. W sensie tam do tworzenia różnych przedmiotów. I również będziemy potrzebowali tworzyć przedmiot chyba z tego? Nie jestem pewien, który będzie potrzebny do zbierania esencji jakby takich magicznych. To wygląda tak jakby takie kółko, dzięki któremu widzimy, widzimy jakby esencję. Znaczy to zależy również jaka wersja tego, z tego co wiem, Towncrafta. Nie jestem tego do końca pewien, ale zależnie od wersji różnie się szuka tych esencji. Jednak byłem w błędzie, to nie jest ten surowiec, po prostu mi się pomyliło, bo jak teraz patrzę na... halo, poproszę mi tutaj receptę, dobra, Amber, jednak mi się wydobył, nie potrzebowałem tego żelaznego kilofu, ale jak widzicie, nic się z tego nie robi, to jest chyba po prostu blok dekoracyjny, sprawdźmy, czy coś się z tego robi, nie. Z tego co widzę, to nic więcej się z tego nie robi. Możliwe, że to będzie się przerobiało na jakąś esencję czy coś w tym stylu. Ja za bardzo w Towncrafcie jeszcze nie siedziałem, więc nie wiem za dużo o nim, ale w następnych odcinkach na pewno nadrobię zaległości. Również będę z moim kumplem nagrywał, który się naprawdę na tym zna. On na pewno będzie mi w tym pomagał. Jeżeli też byście chcieli na przykład serię na kanale zmodowani tylko od niego, bo również by chciał sobie nagrywać serię, która będzie polegała na tym, że to będzie jakby całkowicie będzie nagrywał serię na modach, czyli taki na takiej paczce FTB, która jest naprawdę bardzo rozbudowana, wiele modów ma. I gdyby coś takiego was ciekawiło z jego udziałem, to piszcie również w komentarzach, jestem tego ciekaw, bo naprawdę coś takiego by się moim zdaniem podobało osobom, które lubią modyfikacje. Tam jest sporo technicznych modyfikacji, jest właśnie ten Towncraft, tylko to jest tam Towncraft chyba dwójka z tego co wiem, więc jeszcze bardziej rozbudowany jest. Tutaj mamy drzewo, a tutaj coś znalazłem. I no i właśnie, jakbyście chcieli, to piszcie w komentarzach. Tutaj widzę, że coś jest magicznego, ale sprawdzimy to w następnym odcinku już. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że już z kimś innym niż tylko ze mną. I hej, hej!